Cześć, z tej strony Nietyczny, a w dzisiejszym odcinku zrobię sobie recenzję głośnika Blow. Tak, nie wiem jak się wypowiedzieć, bo w zasadzie głośnik nawiązuje designem do głośników JBL z serii Charge, aczkolwiek panel jest trochę zerżnięty leciutko designem z flipów, więc nie wiem jak go nazwać po prostu. Jest to głośnik Blow, obrandowany Chińczyk przez polską firmę. Zacznijmy sobie może od opakowania. Mamy tutaj informację, że mamy radio FM, mamy dwa głośniki, mamy super niby super moc, 10 metrów zasięg Bluetooth, slot na kartę SD, port USB do podłączenia pendrive'ów. I teraz zacznijmy sobie od specyfikacji. Bluetooth 3.0, po pierwsze, mamy dwa zasięg do 10 metrów, mamy tutaj dwa przetworniki po 10 W, czyli mamy 20 W w RMS-ie prawdopodobnie. Aczkolwiek nie wiem ile jest prawdy w tej specyfikacji. Mamy radio FM, mamy port USB, mamy wejście jack, mamy wbudowany akumulator 2000 mAh, prąd ładowania 500 mAh, wejście AUX, czas ładowania 3-4 godziny, czyli rzeczywiście może mieć to 2000 mAh, czas odtwarzania do 4 godzin. Mówię szybko naprawdę, żeby po prostu nie robić z tego recenzji półgodzinnej tak jak ostatnio. Dobra. Głośnik się prezentuje dokładnie tak jak na opakowaniu, nie inaczej. Z przodu mamy właśnie te dwa przetworniki, niby 10-watowe, skoro ma to 20 W jakimś cudem. Chyba że ma głośniki po dwóch stronach? Nie, po tej stronie nie wygląda jakby miał głośniki zamontowane, czyli raczej ma tutaj tylko zamontowane. Jest to głośnik w sumie kierunkowy, jeszcze bas wylatuje tymi membrankami pasywnymi, które są zamontowane z boku. Nie jest to żadna podróbka żadnego JBL-a, tylko są to po prostu jakiś tam obrandowany Chińczyk. Membrany są bardzo fajne, że tak powiem, takie no jak z Chińczyka, no nie tak jak w JBL-u. Wydają się fajnie chodzić. Dobra, może sparujemy sobie go z telefonem. A właśnie, na końcu, zostańcie do końca, bo na końcu porównamy go sobie z JBL-em Go. Jakość tego wielkiego głośnika z jakością takiego małego, niepozornego głośniczka, którego w sumie już testowaliśmy na kanale, ale porównamy sobie go, żeby było ciekawie. Dobra, zacznijmy sobie może od sparowania, więc przejdźmy sobie do ustawień Bluetooth. Mam tutaj JBL Go już sparowanego. Głośnik się nazywa w ustawieniach BT460, tak samo. Odpalamy go przytrzymując klawisz, a może właśnie jeszcze o klawiszach wam powiem troszeczkę. Tutaj mamy klawisz play, pauza, czyli zatrzymywanie muzyki i puszczenie dalsze, czyli play, pauza. Tutaj mamy zgłaśnianie, ściszenie, manipulator głośności, tutaj mamy włącznik i wyłącznik oraz przełączanie się pomiędzy trybami. Mamy tryb radia FM i Bluetootha. Inne tryby zaskakują automatycznie po wpięciu danego kabla do danego portu, czyli na przykład mamy właśnie porty tak: micro USB, ładowanie, slot kart pamięci, pełnowymiarowy port USB do podłączania pendrive'ów oraz port AUX. Tutaj wchodzą pendrive'y, tutaj wchodzą karty pamięci, tutaj wchodzi kabel AUX, który również dostajemy w zestawie z takim oto kabelkiem USB. Nie jest to jakaś wysoka jakość, ale no dobra. Tak to mniej więcej wygląda. Ogólnie na kanale jedna osoba, czyli MikosRelax, prosił mnie właśnie o to, żeby zajrzeć na stronę tego głośnika, i to jest dokładnie ten sam głośnik. I to, słuchajcie, napisał to 2 godziny temu, więc jak widzicie, szybcy jesteśmy. Nawet mu napisałem, że zaraz będzie recenzja na kanale i oczywiście ja zawsze dotrzymuję słowa. Dobra, może spróbujemy go odpalić. Pewnie się trochę chińsko odpali. O, podświetlany panelek. Panelik z tymi klawiszami. Fajnie to wygląda. Przytrzymujemy klawisz włączania. Zaczyna migać dioda na niebiesko i czerwono. To znaczy, że jest gotowy głośnik do sparowania. O, dokładnie w taki sposób. Tak to wygląda. Chyba się podłączył mi pod lapka. Nie. Nie podłączył się. Dobra, JBL-a w takim razie wyłączamy, odłączamy i przełączamy się pod BT460, bo tak on się nazywa. Dokładnie, ja już mam go sparowanego. I jeżeli głośnik się podłączy, czerwona dioda przestanie migać, zacznie świecić niebieska światłem ciągłym. Dobra. Będziemy testowali, jak to gra. Głośnik ma ogólnie bardzo dobry bas, podobno. Sprzedawca... tak było napisane w opisie, że tam czyściutki dźwięk i tak dalej. No... Zobaczymy, ile w tym jest prawdy i czy te membranki pasywne chodzą. To jest bardzo ciekawe. Nie, no na pewno chodzą. Możemy zrobić taki teścik szybciutki. Wciśniemy membrankę po tej stronie i po tamtej stronie powinna się ruszyć. To znaczy, że jest jakaś tam przestrzeń zamknięta, w której się ten bas zbiera. Czekajcie, widać to pod światło? Może tak będzie lepiej.
Patrzcie uważnie, czy to się ruszy. Tak, rusza się, jak widzicie. Czy jest tam jakaś przestrzeń zamknięta, powinny się te membrany ruszać, teoretycznie. Dobra, głośnik stoi w taki sposób. Chociaż powinien stać w taki sposób, bo tutaj, gdzie jest to logo, tutaj są umieszczone właśnie te dwa głośniki. Niby po 5 W. Dodatkowo mamy wskaźnik naładowania akumulatora obok ikonki od Wi-Fi i obok ikonki od Bluetootha. Dokładniej, OK. Jeszcze raz puścimy sobie ten kawałek na maksymalnej głośności. Oczywiście podkręcamy na głośniku na maksa. OK, jest maksymalna. O, dźwięki są znajome z tego mojego poprzedniego głośnika Pulsa. Pamiętacie, co testowaliśmy? Dobra. Śpieszymy się, żeby to nie trwało zbyt długo, bo będzie wam się nieprzyjemnie oglądać. Robimy tak. Głośnik kładziemy na oknie i stajemy w drugim końcu pokoju, żeby dźwięk po prostu zobaczymy, jak się rozchodzi. Z jednego końca do drugiego. Aczkolwiek wpierw może zobaczymy, czy te membrany pasywne w ogóle pracują. Zaskoczę was, że tak. Zarówno po tej stronie, jak i po tej. Dokładnie. Okej. Więc kładziemy głośnik na oknie. Jest na maksymalnej głośności. Oczywiście na głośniku. Zaraz podkręcimy maksymalną na telefonie. Idziemy na jeden koniec pokoju. Głośnik powinien bardzo dobrze grać. Dobra, uwaga, podkręcamy na maksymalną głośność. Słyszycie to? Jak ten dźwięk się rozchodzi, XD. Nie słychać nawet za bardzo zniekształceń ani przesterów. Dźwięk jest bardzo spoko. Wam tak, wierzcie mi lub nie, ale głośnik muzyką wypełnia praktycznie cały mój pokój. Jakbym wyszedł do kuchni, to by było to słyszalne. Nawet w przedpokoju. Nieźle. A się zasłuchałem, XD. Serio, ta jakość dźwięku w porównaniu do tamtego poprzedniego głośnika jest po prostu kolosalna. Te membrany naprawdę chodzą. Powiem wam, jest nieźle. Generalnie membrany nie chodzą najgorzej, szczerze wam powiem, nawet jak na podróbkę. Dobra, jeszcze raz na tej samej nucie będziemy testowali JBL Go w takim razie i zobaczymy, czy Go jest w stanie, że tak powiem, pokonać. Pod względem jakości audio, no może troszeczkę, mimo tego, że tutaj mamy głośniki niby 2x10 W, aczkolwiek moim zdaniem jest tutaj po prostu wsadzone albo 2x3, albo 2x5. Dobra,
To przełączamy się na JBL Go. Na szybciutko. Ok, ten już się rozłączył, taki jest dźwięk rozłączenia. Mamy tutaj jeszcze radio FM, dokładniej w nim. O tym wam jeszcze chyba... Nie, mówiłem wam o tym, że jest przełączanie się pomiędzy dwoma trybami. Bluetooth i... Aha, JBL Go jest wyłączony. Pomiędzy trybem Bluetooth a radiem FM. Dobra. Teraz łączymy się z JBL-em. Pytanie, czy się załączy. Nie wiem, czemu miał... By się nie załączyć. Dobra, połączył się. Okej. Okay. Po dłuższej zwłoce, ale okej. I teraz testujemy sobie tą samą piosenkę. Głośnik stoi w zasadzie w tym samym miejscu, ale troszeczkę dalej. Zobaczymy, jak to będzie grać. Jeszcze go podkręcimy mu głośność na maksa. Szkoda, że nie ma jakiegoś sygnału, który sygnalizuje, że jest maksymalna głośność. No ale dobra. Ufam mu, że jest głośność maksymalna. Ta sama nuta, oczywiście. Słyszycie, jaka jest jakość? Ja słucham wam mikrofonu w telefonie, żebyście to lepiej słyszeli. Okej. Okay. Powiem wam, jak na takiego małego JBL-ka, dźwięk jest bardzo dobrze słyszalny. Generalnie. No. Jakość jest naprawdę bardzo dobra. W sumie ten jest nieco głośniejszy i ma o wiele lepszy bas oczywiście, bo ten ma membrany pasywne głośnik. I jest oczywiście o wiele większy od takiego malutkiego JBL-ka, chociaż JBL-ek i tak ma bardzo dobrą jakość dźwięku. Ma bardzo fajną barwę. Fajną. Bardzo profesjonalne określenie, mało profesjonalne określenie. Ma taką barwę, że tak powiem, że bardzo dobrze przetwarza. Te tony średnie, jak i wysokie, jak i niskie, jest po prostu, no, dobry. Ale ten... Blow głośnik lepiej sobie radzi, z kolei z tonami niskimi jest o wiele lepszy bas. Także jeżeli szukacie coś większego i chcecie bardziej pohałasować, to ja bym wam polecił ten głośnik. I w cenie JBL-a w zasadzie on jest, bo łącznie z przesyłką za niego ja zapłaciłem 102 zł. Dokładniej. Teraz przetestujemy na nim. Chociaż w sumie już testowaliśmy. Szczerze wam powiem, jak za taką cenę, głośnik jest naprawdę wart polecenia, mimo tego, że jest to Chińczyk, ale nie najgorszy. Naprawdę, miałem do czynienia z o wiele gorszymi głośnikami z Chin. W takiej cenie głośnik o takich parametrach, moim zdaniem, troszeczkę przekłamanych może, ale i tak gra o wiele lepiej niż ten JBL Pulse, którego pamiętacie, testowaliśmy. Z tymi światełkami LED, które odmontowałem. Głośnik ten naprawdę jest godny uwagi. Za taką cenę mogę wam go szczerze polecić. Szczerze
szczerze wam powiem, naprawdę. Jest w stanie taki głośnik cały wasz pokój wypełnić muzyką. Ogólnie jakość dźwięku może jest troszeczkę gorsza od JBL-a, ale jest za to lepszy bas, mocniejszy po prostu. Z kolei JBL-ek to jest JBL Go dokładniej. Nie ma ani membran pasywnych, jest tylko jeden wylot powietrza. Malutki tutaj. Pamiętacie, chyba rozbieraliśmy JBL Go? Albo i nie. W każdym razie ma tylko jeden wylot powietrza, a i tak gra całkiem nieźle, mimo że nie ma tej membrany pasywnej. Aczkolwiek, jeżeli chcecie bardziej pohałasować, to ja bym bardziej wam ten głośnik polecił. Jeszcze na koniec, żeby wam jakiś posmak nie pozostał, że tak powiem, oczywiście puśćmy sobie bas testa na maksymalnej głośności na tym głośniku. Także sami widzicie, jaki to ma po prostu mocny bas. No. Ja oczywiście głośnik, to nie jest głośnik za kilka stówek, za 6 czy tam, za 6 czy tam 4 czy tam 5 stów, tak jak tam JBL Flip 3, 4, Charge 3, Charge 2 Plus i tak dalej. Ale głośnik moim zdaniem jest warty swojej ceny. 75 zł, no to naprawdę moim zdaniem warto na niego wydać. Ma trochę mocy, ma mocy. Uszy mnie trochę bolą, już szczerze powiedziawszy. No. Jeszcze sobie może zrobimy bas testa na JBL-u. W sumie porównywaliśmy już je. Ale dobra, tego jeszcze nie testowaliśmy na JBL-u. Tylko się przełączymy na niego. Okej. Okay. Już jesteśmy przełączeni na JBL-a. Teraz jak tutaj bas test będzie szedł. Jak się przystawi rękę, można czuć to powietrze, które wylatuje z jego wnętrza. O to, o JBL Go, to nawet, bo sami widzicie, jakie to jest po prostu maleństwo. Ale po prostu, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to mnie po prostu szokuje. Nawet jak na taki mały głośnik. Naprawdę, jakość dźwięku jest po prostu mega. Chociaż ten głośnik jest warty 100 zł, a za mniej niż 100 zł możecie dostać taki głośnik. No to sami po prostu pomyślcie. Czy wolicie mieć głośnik mocniejszy, a mniej znanej firmy jest troszeczkę gorszą jakością dźwięku, brzmienia, ale za to z bardzo mocnym basem. Oczywiście z telefonu puszczane, z laptopa, z kompa może być trochę inaczej. Bo naprawdę. Albo mieć takiego mojego JBL-a, ale tego JBL-a w szkole testowałem z moim kolegą z klasy Mateuszem. Pozdro Mateusz. No. I ogólnie stanąłem na jednym końcu szkoły z nim, korytarza szkolnego. On stał na drugim końcu korytarza, który miał chyba kilkadziesiąt metrów i idealnie słyszał dźwięk z JBL-a puszczany z telefonu na drugim końcu korytarza, co było dla mnie, no, nie mam zaskoczeniem, bo ten głośnik sami widzicie, jakie ma wymiary po prostu. Może zrobimy jeszcze test z tym głośnikiem, jak coś to napiszę, jakby wypadł jutro w szkole najwyżej. Aczkolwiek, no, tu już mogą się nauczycielki czepiać. XD. Jakby coś, że za głośno, czy coś, że muzyki nie puszczamy, bo ogólnie mamy żałobę trochę w szkole, tak, no, jest ogólnie w spokój na korytarzach ostatnio. Także okej, okay. Jeśli byście mnie pytali, czy ja bym wam polecał dokładniej kupić ten głośnik, to jak najbardziej radziłbym. W sumie radziłbym. Z
Zalecałbym? Nie, nie użyłbym tego słowa. No, jeżeli macie gdzieś tam stówę do wydania, mieście JBL-a Go i po prostu nie przypasało wam on za bardzo, albo twierdzicie, że po prostu to ma za mało mocy jak dla was, czyli że potrzebujecie coś mocniejszego, a nie macie za dużo hajsu tam, czyli macie tam stówkę około do wydania, coś takiego, no to łącznie z wysyłką mi wyszło 102 zł właśnie za ten głośnik z przesyłką. Na Allegro możecie go dostać za 74 zł. Ogólnie tą recenzję jeden z moich widzów, Mixorlax, zaproponował 2 godziny temu i jak widzicie, już tą recenzję zrobiliśmy, także jesteśmy bardzo szybcy. Nawet napisałem mu, że akurat ten głośnik do mnie dzisiaj przyszedł takim dziwnym trafem, co nie? Akurat mi wysłał link do niego, dokładnie do tego samego głośnika. No i zrobiliśmy jego recenzję. I w sumie nie jest on najgorszy. Jak na swoją cenę można powiedzieć, że głośnik jest bardzo dobry, bo jeżeli postawimy go w jednym punkcie, to bas się w zasadzie rozchodzi na cały pokój. Więc głośnik jest naprawdę bardzo dobry. I moim zdaniem warto go kupić za te 75 zł. Bardziej niż tego JBL-a Pulsa, który jest wart 50 zł. Naprawdę, można dołożyć te 20 zł plus tam te 15 zł na przesyłkę i naprawdę macie bardzo, bardzo fajny głośnik. Nie jest to żadna podróbka JBL-a czy coś takiego, ale głośnik moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobry i wart swojej uwagi po prostu. Chyba już powoli będziemy kończyć. Ogólnie, nie wiem czy mówiłem, w zestawie dostajemy dokładnie kabelek AUX i micro USB, czyli to samo co z tamtym Pulsem. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejsza recenzja wam się podobała. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście nie proszę was o to, ale w taki sposób doceniacie moją pracę. Każdą łapką w górę to motywuje, uwierzcie, do tworzenia dalszych materiałów u nas na kanale. Dobra, to do zobaczenia, trzymajcie się. Ogólnie głośnik się nazywa BlauBT460, nie wiem czy to powiedziałem na początku. Jest Chińczykiem obrandowanym przez polską firmę. Tutaj mamy logo naklejone na środku, w sumie powinienem o tym wszystkim powiedzieć na początku, aczkolwiek to się rzuca w oczy, więc nie ma potrzeby. Fajne jest to, że mamy podświetlane te klawisze, więc jak jest ciemno w sumie, jesteśmy w stanie dostrzec po ciemku, co dany klawisz robi, aczkolwiek nie musimy właśnie działać na czuja. I ta dioda powiadamiająca o stanie głośnika też jest całkiem spoko, mamy tutaj jeszcze radio FM, to już mówiłem chyba. No, głośnik jest wart swojej ceny, bardzo fajnie wali basem, jak dzisiaj mogliście usłyszeć lub nie usłyszeć, bo nie wiem czy to ogólnie jest tak samo słyszalne przeze mnie jak przez was, jest to prawdopodobnie troszeczkę ciszej. Mam nadzieję w każdym razie, że wszystko było ok. Można się do kilku rzeczy przyczepić. Nie można się w sumie do niczego przyczepić. No, mimo tego, że nagrywam bez statywu i bez stabilizacji, do tego się można przyczepić. Ale no, póki co dysponuję takim sprzętem, jakim dysponuję. Kanał się ogólnie rozwija, bo niedługo stuknie nam 3000 subów. Coś tam wykombinuję z tej okazji. Jakiegoś może giveawaya zrobimy, albo coś. Się zobaczy. Dobra, w każdym razie do zobaczenia. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. No. Życzę wam miłego dnia lub miłego wieczora, kiedy mnie tam oglądacie. Do zobaczenia, cześć!